Cześć! Dzisiaj, jak widzicie, nie mam skończonego makijażu, a to dlatego, że dzisiaj będziemy robić bitwę korektorów i będziemy porównywać Tarte Shape Tape, czyli korektor, który jest jednym z popularniejszych w ogóle korektorów, jakie istnieją, i porównamy go do Makeup Revolution Conceal and Define. To jest nowy korektor, który dopiero wchodzi na rynek, ale jeżeli orientujecie się mniej więcej w angielskim YouTubie, to widziałyście już pewnie kilka takich porównań, bo dużo osób mówi, że ten korektor jest zamiennikiem Tarte Shape Tape, więc jak tylko dostałam te korektory, nawet już przed, koniecznie chciałam taki film nagrać. I też jak zobaczyłyście, że ten korektor dostałam, to pytałyście się, kiedy w końcu to nagram, kiedy. Więc siadam, nagrywam i mam nadzieję, że ten film Wam się przyda. Nie będziemy przedłużać, zaczynamy. Zacznijmy oczywiście najpierw od tych spraw technicznych. Ten korektor jest ciężko dostępny w Polsce. Możecie go oczywiście kupić na takich stronach, które sprowadzają różne produkty ze Stanów do Polski. I na takich stronach on kosztuje około 170 zł. Na stronie Tarte kosztuje on 27 dolarów, więc na dzisiejszy przelicznik jest to około 95 zł. Więc wcale nie jest to aż tak dużo. Ale no właśnie musiałobyście go sprowadzać, więc wtedy możliwe jest też cło, więc już jak wolicie. A teraz Makeup Revolution, on kosztuje 20 zł, dokładnie 19,99 i możecie go kupić pewnie w tym tygodniu, jak oglądacie ten film, między innymi na Kokolicie, bo już widziałam w nowościach, że jest ten korektor, on jeszcze nie jest dostępny, ale już jest, więc zaraz będzie dostępny. Można też go kupić na Tam Beauty, jeżeli już nie możecie się doczekać, ale wtedy płacicie za przesyłkę, jeżeli chcecie kupić go ten korektor, chyba 6 funtów albo 6 euro. No ale oni wysyłają z Wielkiej Brytanii, więc wtedy nie płacicie żadnego cła ani nic takiego. I teraz przeliczyłam na mililitry i tak wszystko, żeby wiedzieć dokładnie, czy on dużo bardziej się opłaca niż Tarte. I teraz tak, za 1 ml Makeup Revolution płacicie około 5 zł i 88 groszy, a za mililitr Tarte płacicie 9,50. To nie jest aż taka wielka różnica, bo tak naprawdę ten korektor jest 1,5 razy droższy. No to nie jest aż taka duża różnica, dlatego że tego korektora jest 3,4 ml, a tutaj mamy aż 10 ml. Więc to jest naprawdę bardzo dużo i ten korektor starczy Wam na no, bardzo, bardzo długo. Więc to jeżeli chodzi o cenę, oba korektory, jak widzicie, są dosyć grube. I teraz jeżeli chodzi o aplikator, to one są do siebie podobne, ale jednak Makeup Revolution ma delikatnie mniejszy ten pędzelek. Bardzo lubię takie duże aplikatory, więc fajnie, że Makeup Revolution też wrzuciło do swojego korektora taki duży pędzelek. Jeżeli chodzi o ten korektor, on ma mieć pełne krycie, ma nie wchodzić w zmarszczki, w pory i nie ma podkreślać suchych skórek. I też jest napisane na stronie właśnie Tarte, że nie potrzebujecie go przypudrowywać, więc tak naprawdę no wydaje się być to idealny korektor, tak jak Wam mówiłam, ja bardzo go lubię i on znalazł się w moich ulubieńcach roku. A jeżeli chodzi o Makeup Revolution, to tu jest napisane, że jest to korektor dla wszystkich. Dalej jest napisane, że to ma być korektor lekki, ale ma zapewniać pełne krycie. Tak samo jak Tarte ma mieć matowe wykończenie, który nie będzie osiadał w zmarszczkach ani w porach. I też tutaj zaznaczyli, że można go używać do konturowania twarzy. Więc tak wygląda porównanie tych obu korektorów, tak naprawdę one mają robić to samo. Więc zaraz to sprawdzimy, słuchajcie. Teraz możecie zobaczyć całą gamę korektorów Makeup Revolution. Oni mają dostępnych 18 odcieni, nie mam wszystkich, więc pokazuję Wam wszystkie, jakie mam i wszystkie zeswatchowałam. A teraz możecie zobaczyć porównanie Makeup Revolution Conceal and Define w odcieniu C1 do wszystkich korektorów, jakie mam. Oczywiście tam wszystko napiszę Wam, jakie mam odcienie, więc myślę, że to też Wam się przyda. Wychodzi na to, że ten C1, on wcale nie jest taki żółty, C2 jest bardziej żółty, ale on już jest dla mnie za ciemny, więc ten bym powiedziała, że jest bardziej taki typowy beż. Ale liczę, że będą mniej więcej podobnie wyglądać na oczach, dlatego że chciałabym dzisiaj wyjść z domu. I teraz tak, jak będę je aplikować? Mam dwie gąbeczki, to są gąbeczki blended, więc nie będę używać jednej gąbeczki do dwóch korektorów, tylko jeden do jednego. Na tą stronę użyjemy Tarte, na tą stronę użyjemy Makeup Revolution, więc najpierw może nałożę Tarte, żebyście mogły zobaczyć, jak to wygląda. I później będziemy właśnie kombinować już z Makeup Revolution. I to jest wystarczająca ilość dla mnie, jeżeli chodzi o ten korektor. Tak wygląda Tarte.
Widzicie różnicę? Dobra, to co, zabieramy się teraz za Make Up Revolution. Jestem bardzo podekscytowana, bo jeżeli on okaże się naprawdę fajny, no to w końcu będziemy mieć na polskim rynku naprawdę świetny korektor i to jeszcze w takiej cenie. Więc trzymajmy wszyscy kciuki. Nałożę mniej więcej tyle samo. Jeżeli chodzi o konsystencję, to powiem Wam, że jest bardzo podobna. Ona też jest taka kremowa jak Tarte. I zobaczmy. Teraz jak już na pierwszy rzut oka, jak tak patrzę, wydaje mi się, że ten jest troszeczkę mniej napigmentowany, więc tutaj jednak potrzebowałybyśmy troszeczkę więcej. No ale nie ma problemu, dokładam więcej. I zobaczymy. Czyli, ale tak samo, jeżeli chodzi o konsystencję, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo podobna. Jak widzicie, bardzo ładnie wpracowuje się w skórę. I co? One wyglądają naprawdę podobnie, słuchajcie. Wydaje mi się, że Tarte, ale to już Wam wcześniej mówiłam, on jest troszeczkę bardziej żółty, a ten jednak jest taki typowy cielisty. Dobra, zobaczmy z bliska, jak to wygląda, słuchajcie. Wiecie, co Wam powiem? Wiecie, że wydaje mi się, że Make Up Revolution wydaje się być bardziej takie aksamitne, że tutaj jednak widzę jakby troszeczkę tą strukturę tego korektora, a tutaj nie. Serio? Serio, słuchajcie. Oglądałam te filmy na zagranicznym YouTubie, ale tak myślałam, że dziewczyny niektóre może przesadzają trochę, ale nie. Dobra, mam też te ciemniejsze odcienie i chciałabym spróbować wykonturować twarz. Mogę też nałożyć trochę, żeby rozjaśnić, ale nie chcę robić tego dużo. Oczywiście już tutaj będę używać tylko tego korektora Make Up Revolution, dlatego że tutaj już no, nie potrzebuję testować Tarte. To chyba nawet trochę przesadziłam. No, słuchajcie, słuchajcie. Chyba będziemy mieć nowego ulubieńca. Oczywiście nic jeszcze nie mówię. Tak jak zawsze będziemy widzieć się po całym dniu. U mnie cały dzień trwa tak około 12 godzin. Specjalnie dla Was, słuchajcie, trzymam tak długo podkład. I dzisiaj miałam iść na siłownię i odpuściłam. Więc poproszę o docenienie mnie. Nie żartuję. No i teraz słuchajcie, zastanawiam się nad tym kolorem, jaki chciałabym użyć do konturowania. Tak patrzę, jaki mam, bo mam z tych takich ciemniejszych, ale jeszcze nie takich ciemnych, to wydaje mi się, bo zrobiłam sobie też zdjęcie tych korektorów i powiedziałabym, że C11, bo te ciemne, one już są naprawdę bardzo ciemne i trochę się... I trochę boję się ich użyć. No nie, to będzie źle wyglądać. Więc zastanawiam się pomiędzy C12 a C11. C11 jest trochę bardziej żółte. Dobra, użyję... Tak, użyję C12. Okej. Więc będziemy konturować. Zobaczymy, jak to nam się uda. No jak widzicie, to nie jest aż taki mocny odcień, więc liczę na takie delikatne konturowanie. Będzie bardziej ocieplanie. Okej, biorę dużą gąbeczkę teraz. I od razu... O kurczę, on jest trochę ciemny, widzicie? Ciepły! No, ale dobrze. Ale zobaczcie, jak się ładnie blenduje. No. Nice. Bardzo łatwo. Myślałam, że będę miała trochę problem. I okej, on jest ciepły i znowu mnie poniosło z ilością, ale jak trzymam tak, to jest okej, tu jest gorzej, ale to zaraz ogarniemy. No i teraz na drugą stronę, ale powiem Wam, że naprawdę, ja zawsze mam problem z takim płynnym konturowaniem, dlatego że wiele produktów po prostu nie rozciera się tak fajnie, a tu wydaje mi się, że będzie dużo lepiej. Widzicie? I teraz jest tragedia. I patrzcie. Widzicie, jak to ładnie się blenduje? Nie, w ogóle to wygląda bardzo naturalnie. Może w kamerze troszeczkę to wygląda mocniej, dlatego że mam mocne światła. I to trochę wydaje się być bo patrzę na pogląd i wydaje mi się, że gorzej to wygląda niż na żywo. Okej, i użyjemy moich ulubieńców. Przypadkowo jest to Make Up Revolution. Nie, serio przypadkowo, bo to uwielbiam, to było w moich ulubieńcach. To jest Renaissance Glow. Mój ukochany bronzer. I on już jest właśnie chłodny. Więc to nam podratuje tutaj sytuację.
Dobrze. Ok. I rozświetlacz, słuchajcie, chciałam użyć tego, bo to jest taka... Jeżeli chcecie mieć taki rozświetlacz, żeby było was widać nawet nie z kosmosu, ale no z kosmosu, ale jeszcze z innej galaktyki, to to. To jest, ja nie żartuję, to jest Perlite z Revolution, mam go w odcieniu Peach Champagne. To jest jedyny odcień, który mogę używać. Jakbyście nałożyły taką ilość, to w ogóle, no ja nie wiem skąd. To z galaktyki 5 miliardów lat świetlnych, ale jeszcze więcej. Dobra, więc może go trochę. To nie jest trochę. Dobra, strzepię tu nadmiar. Widzicie? Ach, i oczywiście nie pudruję tego korektora, bo nie pudruję w ogóle korektorów. I chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało właśnie bez pudrowania. No, dobra. Chociaż... Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to to, że ten Peach Champagne trochę opalizuje na róż, jak widzicie. A on jest peach, więc w sumie nie powinien. No ale okej. Okay. A słuchajcie, jeżeli jeszcze nie lubicie po prostu takiego rozświetlacza w pudrze, to to... To jest też Makeup Revolution Skin Kiss w odcieniu Champagne Kiss. Piękny rozświetlacz, no i ogromny. Dobrze, słuchajcie, więc tak wygląda skończona twarz. Czuję się, jakbym wróciła z wakacji jakiś, tak mocno się świecę, ale na razie zobaczmy jeszcze raz z bliska. Mam tylko jedno ale, w tym momencie wydaje mi się, że Makeup Revolution odrobinę weszło w taką, mam jedną większą zmarszczkę, ale z daleka nie byłabym w stanie stwierdzić, który korektor to jest który. Więc zobaczcie sobie, jak to jeszcze wygląda z bliska, tak żebyście właśnie widziały. I co, będziemy się odzywać potem, w trakcie dnia. I zobaczymy. Więc na razie trzymam, mam bardzo dużo nadziei co do tego korektora. Zobaczymy, jak się utrzyma. Odzywam się potem. Dobra, słuchajcie, odzywam się po 4 godzinach i mam ze sobą Alana, który powie się, która strona jest lepsza, bo na jednej mam jeden korektor, a na drugiej mam drugi. Dobra? Możesz podejść bliżej, żebyś... Albo nie, z daleka. Czy widzisz w ogóle jakąś różnicę? Ja w ogóle nic nie widzę. Nie widzisz nic. Mam patrzeć? Tak, no korektor, tak. Nie wiem. Widać różnicę, czy twoim zdaniem na pierwszy rzut oka, jak no widzimy z tej odległości, czy coś widzisz? Czy to ma wpływ na borki pod oczami? Tak. Po tej stronie są mniej widoczne. Okej. Okay. No to teraz się przybliż i powiedz, która strona podoba ci się bardziej. Zdecydowanie dużo ta bardziej mi się podoba. Tak? Mhm. Czemu? No bo tutaj masz taki grubszy, tu nie widać takiego worka. No nie wiem, czy to może mieć aż tak wpływ na to. Tutaj masz bardziej takie ciemniejsze, tu masz jaśniejsze. Czyli chodzi ci bardziej, że nie, że on wygląda dużo gorzej, bo wygląda jak, nie wiem, ciastko i tak dalej, nie, tylko że jest mniej napigmentowany. Ale się przybliż ty. Podnieś oczy. Tak samo wyglądają. Czyli tylko pigmentacja jest inna. Tak. Dobra. Tak jak mówi Alan, na razie moim zdaniem one wyglądają bardzo podobnie na oczach. Jedyna różnica, jaką widzę, no to właśnie w tej pigmentacji i delikatnie bardziej on osiadł mi w tej jednej linii, ale poza tym... Dobrze, to na razie kończę i odzywam się za jakiś czas. Okej, słuchajcie, jesteśmy z powrotem i minęło 11 godzin, bo już jest prawie 21, zaraz wchodzę na live'a. I słuchajcie, patrzyłam przed chwilą w lusterko i one wyglądają dokładnie tak samo, czyli nic się nie zmieniło po tym czasie. Tak jak ten z Makeup Revolution wszedł mi tutaj w jedną zmarszczkę, tak cały czas w niej siedzi i w inne nie wszedł. Okej, okay, i możecie zobaczyć właśnie, jak wyglądają z bliska. Więc co, na razie jest spoko, nie będę jeszcze zmywać makijażu, bo robię live'a, później jeszcze sobie posiedzę chwilę, żeby jak najdłużej jednak mieć te korektory na oczach. I odzywam się jeszcze potem. Okej, okay, słuchajcie, jest 22:49, więc mam te korektory na twarzy prawie od 13 godzin i chciałabym już zmyć makijaż, więc czas na podsumowanie. Nie poprawiałam makijażu w ciągu dnia, więc to jest to, co widać po 13 godzinach. Okej, okay. Z tej odległości powiem wam, że nie widać praktycznie różnicy. Jak patrzę tak,
i różnicę dopiero widać, kiedy przyłożę sobie lusterko tak blisko, bo wtedy widać, że ten korektor trochę bardziej wszedł mi w zmarszczki. Nie pudrowałam tego korektora Start, więc nie chciałam też tego robić w przypadku Make Up Revolution. No i widać, że tutaj jednak to pudrowanie by się przydało, bo on jest taki już mocno kryjący, jest dosyć gęsty i jest mocno kremowy. I wtedy uważam, że powinny się bardzo dobrze utrzymać. Oczywiście to testuję i dam Wam znać, jeżeli będziecie zainteresowani. Dobre jest też to, że one nie ciemnieją na skórze, więc tutaj też duży plus. Więc podsumujmy teraz tak szybko, co o tym sądzę. No powiem Wam, że wydaje mi się, że to będzie taki hit trochę. Takie mam przeczucie, bo naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. I jeszcze tylko chciałam wspomnieć kilka słów o tym korektorze jako produkcie do konturowania. I to muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. No jedyny tu jest dla mnie problem tylko z kolorem, bo ten, który mam, jak widzicie, pięknie mi się utrzymał na twarzy i w ogóle tutaj dookoła i wszystko jest... Tylko, że wydaje mi się, że jednak ten odcień jest troszeczkę dalej dla mnie za ciepły. Oczywiście niektórzy lubią taki efekt. Mi wydaje się, że to nie do końca mi pasuje. Ale jeżeli znajdziecie tutaj odcień, który będzie Wam pasował, to myślę, że to też będzie świetny produkt właśnie do konturowania. Ja będę próbowała dalej, może spróbuję z innym odcieniem i lepiej mi to podejdzie. Gdyby kurczę jeszcze wypuścili takie chłodniejsze odcienie, chyba że jest taki, muszę obczaić, to naprawdę myślę, że to byłaby jedna z fajniejszych opcji na rynku. Dobra, więc dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie, który Waszym zdaniem korektor wygrał. Patrząc na cenę i jakość, moim zdaniem wygrywa jednak ten, pomimo tego, że wszedł mi trochę w zmarszczki, ale następnym razem użyję pudru i zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a ten film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam. I widzimy się w środę. Do zobaczenia. Pa!